Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zbliżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami, tylko do wsi nie wstępuj. Oto słowo Pańskie. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Pan Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy szukali. Zachęca nas do tego, abyśmy prosili. W innym miejscu mówi, przez swoją wytrwałość ocalicie swoją duszę. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Biblia zachęca często do tego, aby nie zniechęcać się, aby pozwolić Bogu się prowadzić, aby nie rezygnować w różnych momentach swojego życia z tej relacji takiej bliskiej z Bogiem. Bo wiele z tych rzeczy, które się dzieją u nas, są w pewnym procesie, który zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu naszego życia. To jest historia zbawienia, którą Bóg prowadzi wraz z nami. Tak jak z Izraelitami, którzy zanim doszli do ziemi obiecanej, ile tam się działo na pustyni z Faraonem, z Mojżeszem, ale Bóg to wszystko zaplanował, bo celem Jego było to, aby ludzi doprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Niedawno rozmawiałem z taką dziewczyną, która przeżywa kryzys w swoim życiu. Nie jest jej łatwo, też wydarzyły się bardzo ciężkie rzeczy w tej historii jej. Musiała zrezygnować i z pracy i została tak jakby z jedną walizką swoich rzeczy osobistych, bo więcej nie ma. I gdzieś musiała jeszcze szukać mieszkania, żeby się przeprowadzić. Miała trudne myśli też o tym, żeby zakończyć ze swoim życiem. I tak sobie chodziła po parku, chciała w tym parku, no taki ostatni dzień to miał być dla niej, dla jej życia. Ale spotkała człowieka, który zaczął rozmawiać z nią, pytać, co u niej słychać, co się dzieje, jak się ma. Takie po prostu pytania i on sam ją zaczepił. Natomiast później okazało się, że tym kimś był ksiądz, który akurat wtedy wyszedł i zobaczył ją jakąś taką, może i ta twarz, i że ciężko, i że przygnębiona. Pan Bóg w różny sposób przychodzi do nas, aby nas ratować. Później gdzieś nabrała otuchy, jak sama mówi, to spotkanie, ta historia, ona uratowała jej życie, bo ona nie chciała już żyć, bo było tak ciężko. Teraz czasami jeszcze zadzwoni do niej, zapyta, czy była w kościele na mszy świętej. Jak mówi, że nie była, to jest w stanie nawet jej sprawdzić, jaki trolejbus czy tramwaj dojeżdża do kościoła, gdzie jeszcze ma mszę o 20:00 i wysłać tego SMS-a, żeby ją zmobilizować do tego, żeby poszła do kościoła, żeby też z Panem Bogiem ratowała swoje życie. Są takie historie, kiedy Bóg w sposób taki niespodziewany, jak się poddamy temu prowadzeniu, to do nas ratuje, posyła kogoś na przykład. Podobna historia miała miejsce z Noem. Dlatego, że Noe jest tym, który w swojej historii został dostrzeżony przez Pana Boga jako człowiek sprawiedliwy. Dookoła niego żyła masa osób niesprawiedliwych i mógł też sobie powiedzieć, to co? To i ja będę żył jak oni. Po co mam się trudzić, skoro inni w grzechach mają tyle przyjemności, czy nie modlą się, nie starają w żaden sposób i
niech nieprawość moja wzrasta. Natomiast za tę swoją wytrwałość Bóg dostrzega go i przychodzi, aby go ocalić. Ma budować arkę. Natomiast kiedy buduje arkę, przychodzą ludzie i się śmieją z niego. No co ty robisz? Arkę? Po co? Zwierzęta zapraszasz? Po co? Tak jakby czasami jest tak, że ktoś może trwa w tej swojej sprawiedliwości przy Bogu, w swoich modlitwach, a inni z niego żartują. Natomiast to wszystko w bycie sprawiedliwym znajduje swój oddźwięk. Właśnie wtedy, kiedy idzie dalej nasza historia. Otóż u Noego, to słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, tak się wydarzyło, że spadł potop i przychodzi moment wtedy, kiedy Bóg jest tym, który chce go uratować. I będąc nawet w tej arce, widzimy pewien proces, który się dokonuje ocalania Noego i tych wszystkich, którzy byli na arce, i zwierząt, i ludzi. Czekał 40 dni, wypuszcza kruka, ten kruk nigdzie nie usiadł, wraca. Potem gołębice, nie znalazła miejsca, gdzie mogłaby usiąść, z powrotem wraca do arki. Potem trzeci etap, tak jakby to, co słyszeliśmy w czytaniu, po 7 dniach, przynosi listek z drzewa oliwnego. Czyli to już jest znak, że coś, jakieś życie jest. Wody zaczynają opadać, wody potopu. Potem czwarty etap, gołębica po 7 dniach, wypuszczona i już do niego nie wraca. To nie koniec historii, bo w tym takim procesie, tak jak Bóg go prowadzi, mógł powiedzieć, no to dobra, już jestem wolny, to teraz sobie będę żył, nie ma nikogo na ziemi. To jest historia oczywiście. Bibliści zastanawiają się, jak ją interpretować, ale my widzimy ten tekst i widzimy też to, że Noe składa potem ofiarę. Tak jakby dziękuję Bogu. Nie mówi tylko, że o, fajnie, że się wydarzyło. Oddaję chwałę Bogu. Psalmista dzisiaj wielbi Boga właśnie. I słyszeliśmy w psalmie, czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia. Będę wzywał imienia Pana. Będę go błogosławił, dopełnię ślubów, które złożyłem. Będę wierny Bogu, bo okaza mi dobro. Noe jest takim człowiekiem. I wtedy, kiedy składa ofiarę, Bóg daje mu kolejną obietnicę. Tego, że będzie pokój na ziemi. Znaczy jest ta tęcza czy łuk, różnie się to tłumaczy, to są podobne słowa w języku hebrajskim. Łuk, który jest skierowany ku górze, to znaczy, że strzały lecą nie do ziemi, ale nie jest wycelowany w człowieka ten łuk. Bóg nie jest tym, który chce walczyć z człowiekiem. Zobaczmy ten cały proces, który się dokonał. Gdyby na którymśkolwiek z tych etapów Noe się zatrzymał, odszedł, nie chciał, zrezygnował, nie dokonałaby się ta cała historia. Uratowania go przed potopem, aż do tego pięknego przymierza, które zostało zawarte. Józef też musiał być cierpliwy, bo jego historia zbawienia przez te sny, kiedy Bóg mu się objawia przez anioła raz, drugi, tłumaczy, że to będzie, pocznie się z Ducha Świętego, dziecko w Maryi, uciekaj do Egiptu, wracaj z Egiptu. Bóg go cierpliwie etapami prowadzi, on pozwala się prowadzić. Bóg jest obecny w naszym życiu. Wtedy, kiedy jest człowiek szukający Go i odnoszący swoje życie do Niego, chce w Nim być. Dzisiejsza Ewangelia też pokazuje nam pewien proces, który się dokonuje w tym uzdrowieniu niewidomego. Na początku są ludzie, którzy się wstawiają, przyprowadzają Go do Jezusa, aby Go dotknął. I on ujął niewidomego za rękę, ale to nic nie zmieniło. Dotknął się go, ale to nie zmieniło nic. I wyprowadził go za wieś. Dotknął i się nic nie zmieniło. Nie rezygnuje, nie odchodzi. I dalej kolejny etap jest, że zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce w inny sposób i zapytał, czy coś widzisz. Widział trochę ludzi, kogoś to chodzi, dostrzegał ich niby drzewa. Niewyraźnie. Jezus potem kolejny raz położył na niego ręce, na jego oczy i wtedy przejrzał zupełnie i prosi go Jezus, aby tylko do wsi nie wstępował. Widzimy też pewien proces, który się dokonuje tego uzdrowienia. Na jakim etapie jest twoje życie w relacji z Bogiem? Co się teraz wydarza u ciebie? Warto sobie takie pytanie zadać. Co się u mnie dzieje? Czy jestem może jak Noe,
widzę wszystkich, którzy dookoła, nie wiem, kradną, grzeszą, nieuczciwie rozliczają się, czy ktoś z rodziny jest nieuczciwy, czy z sąsiadów, czy ja mam też taki być, czy mam tak samo postępować. Być może się w tym miejscu chwiejesz. Być może jesteś tu, gdzie Bóg ci mówi, abyś budował w swoim życiu arkę, żebyś się umacniał, żebyś się modlił, masz takie przynaglenia, a może jesteś taki ospały i może Bóg cię wyrwał z jakiegoś grzechu, a tak sobie lekceważysz teraz ten stan i nie budujesz arki, a przyjdzie potop, przyjdą pokusy, przyjdą trudności, przyjdzie kryzys jakiś i zobaczysz, że będziesz nieprzygotowany wtedy, kiedy przyjdzie potop w twoim życiu. Być może jak masz takie natchnienia, Bóg cię wzywa do tego, żeby nie rezygnować z tej pracy nad sobą, o zadbaniu o swoją sferę duchową, a może jakąś inną sferę, może o zdrowie, o które nie dbasz, albo o, nie wiem, jedzenie, o coś innego, o sobie myśląc, bo to jest miłość też, do której Bóg nas zaprasza. A może wzywa cię do tego, żebyś zadbał o jakąś relację, którą masz. Może jest tak, że czekasz na coś długo i się zniechęcasz. Może jest tak, że jest ciężko w twoim życiu i jakieś uzdrowienie, wybawienie nie przychodzi. I to jest też jakąś formą kryzysu dla ciebie, takiego ciężkiego i może powodem do tego, aby odejść od Pana Boga. Ksiądz Piotr Jarosiewicz opowiada taką historię ostatnio na spotkaniu z bierzmowanymi. Też w tej swojej książce opisuje wraz z bratem różne ciekawe historie. Ta akurat, którą opowiadał bierzmowanym, była związana właśnie z rodziną, która straciła dziecko. I straciła to dziecko. To był bardzo wielki cios dla nich, takie zachwianie też wiary, no bo pytanie, skoro takie rzeczy się dzieją, dlaczego Bóg to dopuszcza, czy Bóg kocha, czy dalej jest w życiu, czy może odejść od Pana Boga. Oni mieli trudny moment i byli na granicy. Dalej przyszli, bo usłyszeli, że jest spotkanie, modlitwa i tę mszę świętą odprawiał wtedy brat księdza Piotra, Rafał wtedy właśnie i miał podczas mszy świętej, oni w zakrystii powiedzieli księdzu Piotrowi, że straciliśmy dziecko, on z nimi porozmawiał trochę, ale on mówi, no to jak przyjdzie brat po mszy świętej, to się pomodlimy razem z wami. Przyszedł po tej mszy świętej i mówi sam do tych ludzi, których pierwszy raz w życiu widzi, bo Pan Bóg czasami mówi do nas przez różne obrazy i też, jak mówił do proroków, tak i dzisiaj jest w stanie powiedzieć. I temu księdzu Rafałowi podczas mszy świętej pokazał takie właśnie Pana Jezusa, który idzie z dziećmi, trzyma ich za ręce. I mówi do tych ludzi, straciliście dziecko. Tak, to prawda. Skąd ksiądz wie? Straciliście dziecko, ale to jest drugie wasze dziecko. A skąd ksiądz wie, że to drugie dziecko? Bo faktycznie okazało się, że kiedyś ona była w ciąży i pierwsze dziecko umarło jeszcze w łonie matki. Drugie się urodziło, później zmarło. Tak jakby Pan Bóg pokazał im to, aby ich umocnić i też przez tego Pana Jezusa, który prowadził te dzieci za ręce. To ich bardzo wspomogło, to co Bóg pokazał temu księdzu Rafałowi i też przekonało o tym, że Bóg zna naszą historię. Umocniło ich na tyle, że oni nie odeszli od Pana Boga. Czasami jest tak, że w tym całym procesie naszego życia taka jedna sytuacja, czy śmierć matki, czy ojca, może tak nas zachwiać, że możemy odejść od Boga. Niezdany egzamin, że tak jakby człowiek zbliża się ku temu, żeby oskarżyć Boga, bo muszę uciekać do Egiptu z Maryją, z Jezusem, czego tak jest. Odejdę od Boga. To jest pokusa złego ducha w historii. Bóg cię nie kocha. Jesteś niewidomy. Może być też tak, że ktoś umrze niewidomym, a może być tak, że Bóg go chce uzdrowić w tym procesie jego życia. To, co jest ważne dla nas, aby dać się poprowadzić Bogu i być Mu wiernym. Z naszej strony to do tego nas Bóg zaprasza. Jeżeli taką postawę mamy wobec Niego, taką hojną przyjmowania też tej łaski, którą chce nam dać, to możemy być spokojni o nasze życie. I na koniec cytat z dzienniczka świętej Faustyny o tym, jak bardzo Bóg pragnie nam wiele dać w tym procesie naszego życia. Prościa będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Im bardziej będziesz prosił, otwierał się, szukał, ty będziesz pragnął, a nie czasami jest taka postawa, jak Bóg da, to da.
Ostatnio z taką dziewczyną rozmawiałem. Ona, no właśnie, pytam, jakie jest jej powołanie życiowe. No niby mogłabym wyjść za mąż, to też no, w kontekście walentynek, no ale ja nie szukam. Ja mówię, to co, jak zapuka, to pójdziesz? No wtedy tak. Ale sama nie szuka. To nie jest tak do końca, nie? Ci, którzy są w małżeństwie, to wiedzą, że to niekoniecznie tak działa, że on zapuka i to będzie ślub. Faustyna pisze tak. Dusze dążące do doskonałości niech szczególnie uwielbiają moje miłosierdzie, bo hojność łask, które im udzielam, płynie z mojego miłosierdzia. Pragnę, aby te dusze odznaczały się bezgraniczną ufnością w moje miłosierdzie. Uświęcam. Uświęcaniem takich dusz ja sam się zajmuję. Dostarczę im wszystkiego, czego będzie potrzeba dla ich świętości. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądasz wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca. O co dzisiaj prosisz Boga? O dużo czy o mało? Jaką masz wiarę, kiedy modlimy się przez stawiennictwo świętego Józefa? Widzieliśmy dzisiaj Noego, który zaufał Panu. Widzieliśmy Józefa, który ufał Panu i prosił, i Bóg go prowadził. Widzimy tego niewidomego, który daje się poprowadzić niejako za rękę. I Bóg mu daje wiele, bo chce dać nam wiele. Ale też zaprasza do tego, aby w tym całym procesie naszego życia Jemu ufać. On wie, czego nam potrzeba, więc prośmy dzisiaj z ufnością o wiele dla nas. A Bóg ze swojego serca chce nam tego udzielać. Amen.